MiG 400P to kolejny w ofercie marki Magnum, synergiczny poautomat spawalniczy z pojedynczym i podwójnym pulsem. Poautomat wyróżnia się bardzo zgrabną, wręcz kompaktową budową, pomimo wydzielonego podajnika oraz zbudowanej chłodnicy. Cała konstrukcja zbudowana jest na wyjątkowo solidnym i stabilnym podwoziu jezdnym. Bardzo duży prześwit podwozia w połączeniu z dużymi kołami pozwala na bezproblemowe przemieszczanie urządzenia po niemalże każdej powierzchni. Przednie koła posiadają specjalnie zaprojektowane hamulce umożliwiające łatwe i pewne umiejscowienie urządzenia. Chłodnica urządzenia to zwarta i wydajna konstrukcja o pojemności 4 litrów. Z boku znajduje się skala, na której możemy sprawdzić poziom płynu. Ważna rzecz, chłodnica ta jest niezależna. Z tyłu urządzenia jest wyłącznik. W zależności od potrzeb można używać uchwytów suchych, chłodzonych gazem z wyłączoną chłodnicą lub mokrych, chłodzonych cieczą z chłodnicą włączoną. Kolejny element, zespół podający. Zespół podający zamontowany jest na specjalnym trzpieniu umożliwiającym obrót podajnika oraz łatwy demontaż. Drut montowany jest w bębnie ochronnym, chroniącym drut przed pyłem i kurzem. Za precyzyjne podawanie drutu odpowiada czterorurkowa konstrukcja. Z boku podajnika, dla ułatwienia pracy, znajduje się zaczep na uchwyt spawalniczy. Kolejne ułatwienie to schowek przy uchwycie urządzenia, idealny na zapasowe końcówki prądowe, dysze, rolki i tym podobne elementy. Podajnik ze źródłem połączony jest ponad 2-metrowym przewodem zespolonym. Przewód zespolony, podobnie jak całe urządzenie, wykonany jest z solidnych materiałów z wysoką dbałością o detale. Osłona przewodu zrobiona jest ze skóry naturalnej z wszytym zapięciem na rzep na całej długości przewodu. W zestawie otrzymujemy oryginalny uchwyt binzlowski typu MB501, 3-metrowy, chłodzony cieczą, 2 pancerze węglowe pod różne średnice drutu, 1.0, 1.2, 1.6. Bardzo solidny uchwyt masowy. Zestaw końcówek prądowych, opasek, kluczyk do ściągania końcówki prądowej. Zestaw rolek pod stal o średnicy 1.2, 1.6 oraz pod aluminium o średnicy 1.0, 1.2 i 1.6. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze rurkę do prowadzenia drutu w podajniku, też o średnicy od 1.0 do 1.6. Przyjrzyjmy się teraz źródłu prądu i jego funkcjom. Jak nazwa wskazuje, MiG 400P ma 400 A zarówno przy spawaniu MiG-MAG, jak i MMA. Sprawność 60%. Panel sterowania podzielony jest na czytelne grupy. Tutaj mamy grupę wyboru metody spawania. Pierwsza pozycja to jest spawanie metodą MiG-MAG bez funkcji puls, spawanie z pojedynczym pulsem, spawanie z podwójnym pulsem, spawanie metodą MMA. Poniżej znajduje się grupa wyboru materiału. Stal zwykła, stale nierdzewne i kwasoodporne, stopy aluminium z krzemem, stopy aluminium z magnezem, czyste aluminium, grupa wyboru gazu osłonowego. Przeważnie wybór materiału narzuca nam jakiś konkretny gaz ochronny. Grupa wyboru średnicy spawanego drutu. Tutaj mamy do wyboru średnicę
od 08, 10, 12, 16 oraz spawanie drutem samoosłonowym. Tutaj znajduje się grupa wyboru spawania punktowego, spawania w dwutakcie, spawania w czterotakcie i spawania w specjalnym trybie czterotakt. Ten specjalny tryb jest dedykowany szczególnie do spawania stopów aluminium. Umożliwia ustawienie prądu początkowego i wstępne rozgrzanie materiału, uwzględniające wysokie przewodnictwo cieplne. Na środku znajdują się wyświetlacze oraz tradycyjna, typowa drabinka przebiegu prądu. Gdy już mamy wybraną metodę spawania, pozostaje tylko regulacja urządzenia. Służy do tego typowa drabinka przebiegu prądu, wyświetlacze, pokrętło, przyciski, którymi przechodzimy do danego parametru, który możemy regulować. Co możemy regulować? W zależności od metody i tego, czy spawamy punktowo, czy w dwutakcie, czterotakcie, czy specjalnym czterotakcie, dostępne są różne parametry. Mogą to być takie parametry jak czas wypływu gazu przed spawaniem, prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd spawania albo prąd szczytowy, prąd bazowy, czas opadania prądu spawania, prąd końcowy, czyli prąd wypełnienia krateru, czas wypływu gazu po spawaniu, ale także prąd spawania, prędkość podawania drutu, grubość materiału, indukcyjność, a w przypadku spawania MMA arc force, napięcie, czas, balans, częstotliwość pulsacji. Dodatkowo na panelu sterowania znajduje się przycisk testowego wypływu gazu oraz przycisk oznaczony CH. CH to są kanały pamięci. Mamy do dyspozycji 64 kanały pamięci. Możemy zapisać sobie na tych kanałach nasze dowolne ustawienia. Samo zapisywanie jest bardzo proste. Wystarczy wejść na dany kanał, dokonać jakichś ustawień. One w przeciągu 10 sekund zostaną automatycznie zapisane. Bardzo ciekawie również jest skonstruowane pokrętło regulacyjne, ponieważ powolny obrót powoduje precyzyjne przechodzenie o 1. Szybki obrót powoduje przeskok o kilka pozycji. Dzięki temu, jeżeli schodzimy na przykład z maksymalnego prądu do minimalnego, gdy już dokonaliśmy wszelkich regulacji na dolnym, głównym panelu sterowania, na górnym, w zależności od preferencji bądź grubości spawanego materiału, możemy sobie doregulować prąd spawania, a prawym pokrętłem doregulować napięcie. Oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji przycisk testowego wysuwu drutu. MIG-400P ma jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję. Funkcja ta dotyczy spawania elektrodami otulonymi, czyli metodą MMA. Mianowicie posiada regulację napięcia biegu jałowego w zakresie 60 do 80 V. Dzięki tej regulacji można bardzo precyzyjnie dostroić urządzenie do typu używanej elektrody otulonej.